No, trzeba pamiętać o tym, że formuła akademickich zawodów mistrzostw Polski i też regionalnych jest szeroka, to znaczy startują oczywiście studenci, którzy się i pracownicy, którzy zaczęli swoją przygodę ze wspinaniem na studiach, ale jest też czołówka Polski, no także tutaj startują także osoby, które po prostu są w kadrze krajowej na zawody międzynarodowe i reprezentują poziom co najmniej, tak jak mówię, krajowy, a często międzynarodowy, więc no, to też widać zresztą po drogach, bo one są po prostu wymagające. Nie ma co patrzeć na innych, żeby zajść wyżej od kolegi albo od rywala, tylko po prostu no, dać siebie wszystko i na ile tylko się, na ile tylko pozwalają moje umiejętności, moja dyspozycja w danym dniu, no to po prostu tak jak mówię, no iść i dać siebie wszystko, a wynik będzie pochodną tego. No, najlepszy występ pozwala zajść albo wysoko relatywnie w stosunku do innych, albo no, jeżeli moja najlepsza forma na to nie pozwoliła, no to też się trzeba z tym pogodzić, no wyżej swojej formy i tak nie podskoczę. A psychicznie zdecydowanie lepiej się nastawiać, dać siebie wszystko, nie oglądając się na innych. No jeżeli chodzi o mój start, to jestem dość zadowolona, tak naprawdę bardzo zadowolona, no bo był to mój pierwszy start w ogóle w akademickich mistrzostwach Polski. No i wygrałam, więc jestem bardzo zadowolona. Drogę ostatnią, finałową, no niestety nie udało mi się dokończyć, nie udało mi się dojść do końca. No jednakże dałam siebie wszystko i no myślę, że to był bardzo udany start. Jeżeli chodzi o poziom zawodów, to jest on naprawdę wysoki. Startowałam w tym roku też w Mistrzostwach Polski w Wrocławiu. Stosunkowo niedawno, bo około 2 tygodni temu. Tam zajęłam 2. miejsce i uważam, że droga finałowa była bardzo zbliżona, jak nie nawet trudniejsza. No ale tak naprawdę w AMPAS startują czołowe zawodniczki i tak samo spotkamy je na Mistrzostwach Polski, więc jest to dość ciężkie zawody, ale bardzo, bardzo pozytywnie. No i więc uważam, że no, poziom zawodów jest naprawdę bardzo wysoki. No jeżeli chodzi o świętowanie mojego zwycięstwa, to na pewno razem ze znajomymi spotkamy się wspólnie w swoim gronie i będziemy świętować. Mam nadzieję, że do białego rana zobaczymy. Jeszcze jutro jedne zawody, więc na spokojnie, na spokojnie. Zupełnie się nie spodziewałem. Całkiem zmęczony po wczorajszych finałach boulderowych. I wydaje mi się, że z tego, że się nie spodziewałem i nie zakładałem żadnego dobrego wyniku, wyszło to, że poszło mi lepiej niż się spodziewałem, niż zakładałem. W porównaniu do ostatnich mistrzostw Polski w tym roku, linowych, wydaje mi się, że droga finałowa była również w innym charakterze, ale trudniejsza. Organizacja super. Jedyne na takim poziomie i tak duże właściwie zawody w Polsce. No i wszystko tip-top. Będziemy coś zjeść. Będziemy coś zjeść na pewno. A później pewnie spotkamy się razem w którymś pokoju kulturalnie świętować. Celebrować.